Cześć, ja mam na imię Kuba i dzisiaj zapraszam Cię do kolejnej podróży. Przyjechaliśmy do zamku w Mosznej, który pewnie widzisz teraz za moimi plecami. To, co ważne dla osób, które będą przyjeżdżały tutaj samochodami, a pewnie większość z Was tak zrobi, to koszt parkingu 8 zł na cały dzień, który jest dostępny dosłownie 200 metrów od zamku. Bilety można kupić za pomocą internetu. Koszt biletu normalnego, jeżeli chodzi o zwiedzanie zamku z zewnątrz i parku, to jest 18 zł, natomiast dla osób, które mają legitymację studencką czy uczniowską, to koszt 11 zł. Podobna zresztą cena jest dla seniorów. Zapraszam Was więc na zwiedzanie tego urokliwego miejsca. Zresztą sami zobaczcie, jakie jest tutaj otoczenie. A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zrób to właśnie teraz. Przeszliśmy przez kasę. No i jedna informacja, która też może się komuś przydać. Kupiliśmy przez internet bilety. Sądziłem, że będzie trochę lepsza cena przez internet. Natomiast okazuje się, że cena tutaj w kasie biletowej jest dokładnie taka sama jak w internecie. Więc możesz zdecydować, czy chcesz kupić przez internet, czy stacjonarnie. Pewnie jak kupisz przez internet, no jest o tyle wygodniej, że jeżeli będzie jakaś kolejka do kasy, no to nie będziesz musiał po prostu czekać. Tutaj dzisiaj kolejki jakoś specjalnie nie było, no ale na pewno przez internet to jest trochę wygodniejsze. Zamek w Mosznej to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych na Opolszczyźnie i ten około 100-letni pałac, bo zamkiem nigdy nie był, nie prezentuje konkretnego stylu, za to zadziwia na pewno fantazją twórców, pomysłowością i ilością znajdujących się tutaj wież. Zbliżając się do tej budowli, trudno oprzeć się wrażeniu, że wkracza się do czarodziejskiego świata baśni. Cały zespół pałacowo-parkowy był w przeszłości rezydencją jednej rodziny, niemieckiego rodu Thiele Winklerów, od połowy XIX wieku do końca II wojny światowej. Pałac w Mosznej, choć historycznym zamkiem nie jest, to stwarza takie wrażenie, bo zgodnie z legendarną fantazją Franza Huberta Thiele Winklera ma 365 komnat i aż 99 wież. A czemu nie 100, pewnie zapytasz? Za 100 wież musiałby hrabia zapłacić podatek, a dodatkowo utrzymywać przed rezydencją oddział wojska. Przez lata w zabytkowych wnętrzach zamkowych znajdowało się Centrum Terapii Nerwic. Był to szpital psychiatryczny, w którym leczono choroby cywilizacyjne. Obecnie jednak w wyremontowanym pałacu w Mosznej powstał i hotel, i restauracja. Spaceruję sobie tutaj z rodzinką i idziemy właśnie Aleją Lipową. Wokół są takie wąwozy i płynie w nich jakaś tam sobie rzeczka, czy tam strumyczek. Wygląda to bardzo ładnie, zaraz pokażę. Ale fajne jest w maju to, że wszystko kwitnie. No i tego oczywiście nie da się oddać na wideo, natomiast bardzo jest taki fajny zapach różnych kwiatów, które tutaj są wokół. Już to Wam pokażę.